Hej, hej, GKM! To cykl rozmów, które przeprowadzamy z zawodnikami GKM-u Grudziądz. A tym razem witamy się z Mateuszem Szczepaniakiem. Mateuszu, bardzo ważne pytanie, bo ty jeszcze niedawno byłeś wilkiem, który szczerzył kły, a teraz musisz być gołębiem, no bo Grudziądz to gołębie, a wiadomo, że gołąb to raczej takie pozytywnie usposobione stworzenie. Czy czujesz, że tak powiem, w sobie również taką mentalną zmianę? Witam wszystkich. Na pewno jakaś ta zmiana jest. Gołębie są szybsze od wilków, to na pewno. I mam nadzieję, że też tak będzie. No, na pewno trzeba tą zmianę mentalną wykonać i fajnie, że udało się gdzieś tam znaleźć fajne miejsce i mam nadzieję, że będzie wszystko tak, jak planuję. Wilki też będą w PGE Ekstralidze. To mam nadzieję, że twoje słowa się spełnią i będą proroczymi, ale to jest jednak spory przeskok. Przynajmniej jest to rzecz owiana, powiedzmy sobie, pewnego rodzaju legendą, czyli przeskok z pierwszej ligi żużlowej do PGE Ekstraligi. Jakie jest twoje doświadczenie? Jakie są w ogóle twoje myśli na nadchodzący sezon 2023? No tak jest, ta Ekstraliga jest to dużo wyższy poziom i na pewno trzeba tu wszystkiego dopilować do najmniejszego szczegółu, ale ja mam ambicje w sobie i zawsze chciałem gdzieś tam rzucać sobie wysoko poprzeczkę. Całe gdzieś tam karierę ciężko pracuję, żeby te marzenia w końcu się spełniły i na pewno dam z siebie 100%, żeby zadowolić siebie i kibiców tutaj w Grudziądzu. Tego będziemy ci życzyć, ale ja zapytam w takim razie o rzecz techniczną. Zapytam konkretnie o grudziądzki tor, bo w zeszłym roku był to tor, na którym mieliśmy statystycznie najwięcej mijanek. Był to bodaj drugie miejsce w statystykach, jeżeli chodzi o ilość mijanek na tym torze. Jest to tor dosyć wąski. Czy ty masz już jakiś plan na te grudziądzkie łuki, na tą prostą tam, która na końcu jest zakończona tym wielkim drzewem, tym wielkim dębem? Jest to już u ciebie taki przedmiot analiz? Na pewno dziś dużo oglądałem żużla z Grudziądza. Kilka razy tutaj byłem po tej przebudowie tego toru i przed przebudową też sporo walki było na tym torze. Jak pamiętamy, ciekawe wyścigi. Ja lubię twarde tory i mam nadzieję, że dopasuję się do tego szybko. Ciężko będzie trzeba pracować przed sezonem, żeby się wjechać w ten tor i znaleźć odpowiednie ustawienia. Mam nadzieję, że długo mi to nie zajmie i że na pierwsze mecze już będę gotowy. Co tu jest takiego kluczowego, jeżeli chodzi o ten moment, w którym zwalniasz manetkę sprzęgła, ruszasz do przodu? Rozegranie samego pierwszego łuku, czy jest tutaj szansa i możliwości na to, żeby po trasie napędzać się coraz bardziej? No jak widzieliśmy, to często gdzieś tam mijanki były i jak ktoś ma szybką maszynę na trasie, to może wyprzedzić nawet wszystkich zawodników, więc start też jest ważny, jak zawsze i wszędzie. No ale ta trasa tutaj jest najważniejsza i też obierać dobre ścieżki, bo niektórzy tutaj naprawdę potrafili fajnie jechać i wyprzedzać. Zapytam cię o taką bardzo charakterystyczną rzecz dla grudziądzkiego toru, w ogóle dla grudziądzkiego stadionu, bo tutaj oczywiście oprócz bardzo ciekawego toru mamy ciekawy stadion. Mówię o tym, że tutaj kibice są bardzo blisko. To pomaga, to może być taki element, który dodatkowo doda jeszcze prędkości podczas biegu. Te kibice, którzy siedzą sobie, no, czy to na przeciwległej prostej, czy na prostej startowej, czy na łukach, są naprawdę bardzo blisko. Mówię o tym, bo to jest taki element właśnie charakterystyczny. To pomaga, to może być element, który pomoże? Na pewno jest to kameralny stadion, gdzie ten kibic ma bardzo duży kontakt z tym żużlem, z zapachem. Ze szprycą czasami też, bo tych kamieni sporo leci gdzieś tam na trybuny i na pewno kibice to czują. Na pewno nam to nie przeszkadza i czujemy ten oddech kibiców w tych wyścigach, a myślę, że tutaj spore grono kibiców przychodzi na mecze i te trybuny są wypełnione, gdzie na pewno to wsparcie jest i też widziałem w telewizji po wygranych wyścigach czy meczach, że ten doping jest naprawdę odczuwalny przez zawodników. Oj, obiecuję ci, że naprawdę będzie głośno, ale gdyby jeszcze zapytać o takie sprawy, które, powiedzmy sobie, owiane są taką giełką delikatnej tajemnicy,
Jak przebiegały, jeżeli możesz zdradzić, jak przebiegały rozmowy z Grudziądzem, z klubem, przed tym jak podjąłeś decyzję o tym, żeby tutaj się znaleźć? No tutaj też dosyć specyficzna sytuacja zaistniała i z mojego punktu widzenia, i z punktu widzenia klubu, więc te rozmowy musiały przebiec szybko i takie też były. Na pewno ja jestem z tego zadowolony i też zrobię wszystko, żeby klub był zadowolony z tych rozmów. Jeżeli chodzi o Twoje przygotowania, bo wiadomym jest, rozmawialiśmy przed chwilką o tym, że to będzie jednak przeskok spory, ta PGE Ekstraliga. Czy Ty masz w głowie już jakiś plan, który zakłada coś nowego, coś takiego specjalnego na ten cykl przygotowawczy? Czy on się już w ogóle zaczął? No tak, na pewno w zeszłym tygodniu byłem w Holandii u mojego tunera Berta van Essena, który przygotowuje mi silniki. Gdzieś tam rozmawialiśmy na temat silników na przyszły rok i na pewno będę lepiej przygotowany. Też dużo sprzętu dookoła trzeba kupić, wchodzą Karger boxy, więc tego sprzętu będzie na pewno dużo i myślę, że sprzętowo nie będę odbiegał i zrobię wszystko, żeby dorównać poziomem sprzętowym do innych zawodników. A jak to wygląda w ogóle taka rozmowa z trenerem? Jedziesz do niego, stajesz u niego w drzwiach przed jego warsztatem, a on mówi: no cześć, a ty: no cześć, i Grudziądz. A on tak: okej, okay, czy co się wtedy właściwie dzieje? Znaczy, my już współpracowaliśmy w zeszłym sezonie i też dwa silniki mu zawiozłem do remontu. Rozmawialiśmy o tym, jak te silniki się zachowują na różnych torach i też powiedziałem, jaki silnik potrzebuje. On na pewno robi wiele testów tych silników na swojej hamowni, we wszystkich maszynach, ma trochę tego w swoim warsztacie i mam nadzieję, że dopracuje coś, co mnie zadowoli i będziemy razem zadowoleni. Miałeś już okazję porozmawiać z zawodnikami GKM-u Grudziądz, a właściwie pytanie następujące. Z kim jako pierwszym porozmawiałeś o tym, jakie jednostki, jakie silniki należy mieć tutaj właśnie na Grudziądz? Znaczy, do tego jeszcze chwilę mamy, bo też każdy ma innych tunerów i też kompletują te składy, ale te rozmowy są jeszcze przed nami, bo dopiero tutaj się dzisiaj pierwszy raz widzimy i na pewno będę pytał wszystkich. Mam nadzieję, że podzielą się radami i skorzystam z tych rad. A powiedz mi, obecność w parku maszyn Nickiego Pedersena to jest coś, co wyzwala taką dodatkową motywację, czy też jest on na tyle taką postacią nietuzinkową również? On wraca po bardzo ciężkiej kontuzji, jest symbolem hartu ducha, który pokazuje tak naprawdę na co dzień również poza zwykłym sezonem żużlowym. No jakby nie było, no wielka postać. Czy on jest taki bardziej przytłaczający, czy też wyzwalający dodatkową motywację zawodnika? No bardziej wyzwalający motywację. Z Nickim też się znamy, bo za czasów juniora jeździliśmy razem w Częstochowie i też jakiś tam mieliśmy kontakt ze sobą. Chwilę dzisiaj porozmawialiśmy, powspominaliśmy ten czas częstochowy, więc mam nadzieję, że jakaś ta współpraca będzie i on też ma ogromne doświadczenie, tym bardziej tutaj na torze w Grudziądzu i mam nadzieję, że podzieli się ze mną tym i będzie współpracował razem ze mną. Pomoże mi w tym dobrym wyniku. A to jest taki, można powiedzieć, stary dobry Niki, czy czujesz delikatną zmianę? No i Niki zawsze jest stary dobry i mam nadzieję, że on się nigdy nie poddaje. Jest po ciężkiej kontuzji, ale jak widać dąży do dobrej formy i ja jestem przekonany, że będzie w tej dobrej formie. A słuchaj, ja w takim razie życzę przede wszystkim Tobie wysokich lotów z grudziąckimi gołębiami, żeby tej motywacji, siły i chęci nie zabrakło. No i co? To już niedługo, bo sezon zaczyna się tak naprawdę za całkiem niedługo. Czego życzysz sobie najbardziej na ten zbliżający się sezon 2023? No, na pewno spokoju, dobrego przygotowania w zimę i pewności siebie, bo z tym, jeśli to wszystko będzie, to jestem pewien, że wynik będzie dobry. Słuchaj, to w takim razie wszystkiego dobrego, dużo pewności siebie, dużo spokoju również. Do zobaczenia na torze w takim razie. Dziękuję. Dzięki. Do zobaczenia. Dzięki.